Cześć, witam was. Bardzo serdecznie, z tej strony Mission 24, a jest to już trzeci odcinek z gry Port Royal 2. Jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj plany postrzelać trochę, popiracić, ponapadać na jakieś statki, ale na razie handlowe, Jesteśmy na Wyspach Turk, ponieważ w Wielkich Bahamach jest wicekról, także na razie nie możemy spotkać, ale tutaj na Wyspach Turk jak najbardziej. Tym naucie lepiej. Nam tutaj mówi, że misje i listy kaperskie by nam dał. Jednak musimy uzyskać zezwolenie na budowę w tym mieście. Na Wyspach Turk no nie ma niestety nic szczególnego, że tak powiem, do produkowania. Chodzi mi głównie na przykład pszenica, owoce i drewno, to są takie średnie materiały, a liny i rum no to trzeba przywozić, zawsze coś trzeba przywozić. Ale oto zezwolenie będziemy się starać. Także potrzeba im kawy. No to oczywiście, że tą kawę im zapewnimy. Sprawdźmy, gdzie można kupić. To jest bardzo fajna cena za papierosy, bawełnę, cukier. A nie stać nas. Kupiliśmy 3 papierosy tylko. No tak. O, mamy już 30 tysięcy. Dobrze, popatrzmy, czego tutaj oczywiście, czego potrzeba. Tutaj oczywiście cukier, juta i T4, czyli jak najbardziej można popłynąć do tortu. Kupić. Nie kupimy jednak papierosów, bo nasz tutaj kapitan pewnie kupił go właśnie 60 aż. Ale popłyniemy do Santiago i tutaj kupimy papierosy, a także jutę. Popłyniemy też do Port Royal. Nie będziemy tutaj sprzedawać tej juty, ale możemy za to kupić cegły i drewno. Także mięso możemy kupić i do Port au Prince. I u nich kupimy parę papierosów i trochę, nawet trochę dużo cukru. Teraz będziecie mogli zobaczyć, że, tak jak mówiłem, oni tutaj produkują rum. Do rumu jest potrzebny cukier. I widzicie, oni mają tego cukru 41 i dalej samko więcej. Tak samo jest z jutą. Papierosy też im sprzedamy. Tutaj mamy drewno i cegły mają. I potrzeb już mam 24%, a było chyba 11. Dobrze, ale potrzeba im kawy. Bardzo chcieliby kawę. Gdzie produkowana jest kawa? Na przykład tutaj we części Karaibów, to popłyjmy do tej Tampy, jest to pewna odległość, ale płyniemy. Dotarliśmy do Tampy, w której możemy, nie możemy sprzedać mięsa, ale możemy za to sprzedać cegły. I możemy kupić kawę za dobrą cenę i kupić trochę pszenicy. I od razu wracamy do Wysp Turk. Sprzedajemy oczywiście kakao z dużym zarobkiem, sprzedajemy parę sztuk mięsa, tak żeby zarobić i możemy kupić te liny i ten rum, bo jest świetna cena za te. Dobra, tam jest 30%, także może podkrywajmy tutaj tą część angielską. Isabela, to można w Izabeli, a sprzedać trochę mięsa, trochę pszenicy, lin oraz rumu. Można kupić za to papierosy. Metyl. Wyjmiemy tutaj sobie dalej. San Juan. Oni potrzebują lin. Ale tak się bardzo dobrze je sprzedamy. Zarabiając na to sporo. Papierosy też sprzedamy. Kupimy owoce, drewno i cegły. Teraz mają dużo kukurydzy. To też parę jednostek kupimy. Popłyniemy. A jeszcze tutaj zapomniałbym. W sadnikach jest ich tylko 9, ale zawsze coś. Niestety mamy mniej miejsca przez to, że wozimy te armaty. Ja nie przemyślałem trochę tej decyzji, ale nie będę teraz tego sprzedawać, bo to będzie strata jednak tych pieniędzy. Bawełnę i cukier. Do Wielkich Bahamów.
W Wielkich Bahamach sprzedamy, wysadzimy osadników, sprzedamy cukier kupimy takie dobra luksusowe. I posprzedajemy gdzieś para. Zobaczmy. Sprawdźmy teraz tak, co on wiezie tutaj. Jeszcze można sobie czasami popatrzeć, ciekawe to jest. Sprzedał dość sporo rzeczy, też kupił sporo rzeczy. Także bardzo cieszy. Sprzedajmy owoce. Sprzedajmy parę przypraw i parę wina. A kupmy za to jut. Jutę ma pełne możliwości. Jeśli nie produkujecie, to jutę potrzebujecie. Rybuję. Dobra. Sprzedajmy przyprawy i wino oraz ten rum. Kukurydzę także i pszenicę, a jutę. Pojedźmy do Port Royal, w którym jest nadmiar osadników. Weźmiemy. Sprzedamy im rum, kupimy mięso. Nie będziemy jutro sprzedawać, ale kupimy trochę tu. Sprzedamy deski i kupimy papierosy. Można do Wielkich Wysp Turk. Po raz kolejny odstawić 10 osadników. Sprzedać jutę, sprzedać cukier, bo to zawsze tu będzie w cenie. Sprzedać te papierosy, sprzedać mięso, sprzedać cegły. Jeśli chodzi o mięso, gdzie ono było produkowane? Czy na Wielkich Bahamach brakuje mięsa? W South Augustine można tam popłynąć. Oraz też Fort Ruline, bo akurat brakuje osadników. Także dobrze się tutaj zakiera. Sprzedamy kukurydzę. My kawę mamy. To ja. I tyle, a Port Caroline sprzedamy osadników, bo akurat ich dużo potrzeba. I możemy kupić cukier. Znowu do wysp tu płyniemy. Już jest prawie 50%. Także jeszcze powinniśmy zdążyć odbić jakieś konwoje. Czego wam brakuje? Ubrań, juty, jutro i cukru. Zawsze kakao barwnik. No to sprawdźmy, czy tutaj gdzieś tego nie ma. Cukier, kawę sprzedamy. Kakao. Aby niczego podobno nie kupuje. No nie, ale to na nich to żadna strata, bo oni tam nie potrzebują bardzo dużo dużej ilości przedmiotów. Kupić jutę. Porto. Dużo. I także. I znowu płyniemy do wysp Turk. Ej, a mamy już tymi 44%. Nie tak źle. Może pójdziemy tutaj jakaś tawerna. Towaru 80 liny w cenie 300 za jednostkę. No chyba nieopłacalne zbytnio. On chce na pewno liny? To jest bardzo nieopłacalne, bo liny kupujemy za 340. A on nam chce tutaj za 300 je kupić. Bez sensu. Dobrze, ale płyniemy dalej, bo tutaj brakuje akurat papierosów. Bo można je tylko w wielkich miastach. Teraz barwniki. Pirat. Edward England stał się jeszcze podejrzeć Anglia i Francja rozwojem. Anglia i Hiszpania rozpoczynają wojnę. Francja i Hiszpania rozpoczynają wojnę. Czyli to oznacza, że jak zerkniemy sobie tutaj, to widać, że Hiszpania jest silna, ale toczy wojnę z każdym. Jeśli toczą wojnę z każdym, to oznacza, że szybko mogą im zejść te konwoje wojenne, także bardzo nas to cieszy. Bardzo nas to cieszy. Czy mamy tutaj. Wyniki ostatniej podróży. 28 tysięcy zarobił. Fajnie, o, mam już 80 tysięcy. Wow, to dużo. Będzie można tutaj znaczy postawić jakąś na przykład fabrykę win albo rumu.
Tutaj brakuje barwników, tak. Je tutaj dostarczymy. Kupimy jutę, popłyniemy do Port Royal, zobaczymy, co tutaj można kupić. Na przykład trochę cukru, trochę papierosu. Trinidad. Sprawdźmy, co na Trinidadzie. Kakao. Juta. Tyle. Znowu papierosy. Juta. Po raz kolejny. Nombre de Dios. Duże ilości juta. Tyle nas. Nie potrzeba oceny. Nie będziemy ich kupić. Jut, ale mają bawełny. Mamy pełne magazyny. To nas oczywiście cieszy. Tak samo cieszy nas 56% tutaj. Przedaję jutę. Widzicie, mogę jest wpisać 100 i dalej zarabiamy dużo. I tak samo na cukrze, choć mają cukru 100, a jutę mają 70. Kurczę, oni teraz wszystko tutaj mają. Wszystko. To tak, ubranie mają, kawy. Nie tyle. Ubrań, kawy nie mają. Tego by się... Tutaj też ubrań nie będzie, mają ubrań i kawy. Ubrań i kawy. Szukamy, gdzie mogą być ubrania albo kawa. Ciekawe jest to, bo nigdzie tego nie ma. O, są ubrania. 20 jednostek. A to nic nie. Ale pojedźmy do wysp, sprzedajmy im ubrania. Sprzedajmy im ubrania, na ubraniach też można dość sporo zarobić. Jest duży zarobek, bawełna, kakao, tak samo barwniki i papierosy. Dobrze, teraz jak tak patrzę, to znowu kawa najbardziej. Gdzie produkowana była kawa, jeśli dobrze pamiętam? Kawa była w Tampie. Dokładnie, płyniemy znowu do Tampy. I dopłynęliśmy do Tampy i nie ma tu kawy. O kurczę, a jak mam jeden dzień? Nie ma kawy. Kawa produkowana. Nie wiem jeszcze, kawa produkowana. Ale Utah jest. Ale w kibarze kupię. Także można odpłynąć i kupić jutę. Kupujemy jutę. I wyspy Turk po raz kolejny mam już 76%. Sprzedajemy jutę. Oj, teraz mamy zapotrzebowanie troszkę większe na inne też przedmioty. Możemy kupić papierosy. Cukier. Santiago. Co możemy kupić w Santiago? Jutę. Portal Prince oczywiście i papierosy i w Port Royal kupimy już trochę liny, to i tak ta cena jest dość tania, ale sprzedamy za to papierosy też, żeby nie wyjść na taki zero, znaczy na taki minus, i sprzedamy im mięso. Mamy już tutaj 79%, także już tak naprawdę końcówka została. I widzicie, sprzedając 70 na plus wychodzi. Na plus i na plus. Po 74, teraz jest 88%. Czyli naprawdę jeszcze jeden taki podobny kurs, w którym kupimy przykład mięso bądź ubrania jute i co? W wielkich Bahamach można zmienić. W razie też teren 70. Nie można to. Kurydzę. Kupmy tak. 30 ubrań. Trochę cukru. Mamy tutaj trochę cukru. I tyle. Asau. Cukier. Andros. Juta. Cat Island. Cukier. Barwniki. Możemy chyba wrócić do wysp Turk i posprzątać.
Dawać cenne przedmioty. Sprawdzimy, czy jest już 55, a jak sprzedam 10 parników, 5 nie wskoczy. Niestety nie. Papierosy, tak. Papierosy i trochę mięsa im brakuje. Weźmy 30 papierosów, w Port Royal można mięso kupić. Także kupimy mięso. Pójdźmy do samego do wysp, też zaraz będzie awans. To się cieszy, dodajmy mięso, sprzedajmy te papierosy i sprawdźmy, czy jest 100% w końcu. Idziemy do mistrza budowlanego i za 11 tysięcy kupujemy zezwolenie na budowę. Czy my będziemy tutaj coś budować? Ciężko stwierdzić, chyba raczej nie, ale możemy plac gubernatora odwiedzić teraz. Francja prowadzi z nami wojnę. Czy chcesz kupić list paperski w imieniu Holandii? No sprawdźmy sobie. Prowadzimy panią z Francją. Francja, nimi handlujemy. Nim jest handel, rozkwita. Chodzi tutaj o naszego kupca, tak z nimi nie chcemy się bić. Ale za to możemy kupić list perski. Nie możemy u niego kupić. Kurczę. Francja prowadzi z nami wojnę. Czy chcesz? O kurczę, niefajna sprawa, bo chciałem sobie w imieniu Holandii pójść na Hiszpanię, bo tak było prościej. Ale w takim razie chyba nie będziemy mieli wyboru i będzie trzeba zmienić w takim razie trochę kurs naszego szlaku kupieckiego. I teraz tak, ja bym zaczął, żeby tak, on zaczynał w wyspach Tabela, Tortuga, Kipara, Andros, Nassau. Zrobił. Będzie zahaczał parę razy o wysp Turki i Izabela, ale za to takie fajne kółko. Dobra, także tak zróbmy chyba. Ty kup ten list kaperski na Francję. Kupujemy. I teraz tak, ważną sprawą będzie dokupienie arma. Kupienie pocisków, a także broni. Etów. Może jeszcze w Tortudze się doposażymy lekko. Tak, żeby każdy z naszych żeglarzy miał czymś, czym mógłby walczyć. Teraz tak. Sobie jedna ważna sprawa to jest taka. Nasze statki są statkami do walki. Troszkę są kurczę poobijane. To może ja bym je naprawił, jeśli nie nas stać oczywiście. Powiedziano, że nas będzie stać. Naprawa. 2007 dni. Dobrze, a więc nie bardzo szybciutko. Ponieważ trzymając spację jest czas razy to, także to poleci. Ja jeszcze. Już się na. Dobra, teraz musimy ścigać francuskie statki kupieckie. Tutaj płynął sobie właśnie jeden. Bo na Francji mamy list kaperski. I też płynął. Kapiłem się. Płynie jakiś tutaj flueta. To jest oczywiście list kaperski. To jest oczywiście jakiś tutaj transportowy statek. Jeśli go zatopimy, to nam nic nie da. Także problem jest taki, że my musimy go przejąć. Bitwy. Więc tak, mam 26 dział, 100 osób. Oni mają 80 osób i 16 dział. Wiatr. Jest północno-zachodni. Także będziemy mieli porównywalną prędkość. Bo płyniemy mniej więcej. No, w bok po prostu. Szrapnele. To są takie pociski. Kurę, on będzie tutaj kurczę uciekać. Ale my go gonimy.
My go dogonimy, nie wiem. Od razu może przygotujmy się na wejście do pokładu. Jesteśmy szybsi od niego. No nie wiem, czy zdążymy go złapać przy pięciu. Ajajajajaj. Musiałeś przeciwnika do ucieczki. Nie. A dogonimy go. Dobra. Teraz znowu spróbujmy. On będzie zawracać. Kurczę. Może go tym razem może się uda dogonić. Nie wydaje mi się. Jak tak odbijam, to może. Może się uda tym razem. Ojej, znowu braknie milimetra. Kurczę, bele. Musi nam się ustawić dobry wiatr. Taki, że jak. On będzie chcieć płynąć, to będzie mieć. Będzie stratny bardzo. Mamy widać szybszy. Mamy szybszy ten statek. I teraz może się uda go dogonić. Powinno się udać. Dobra, no i teraz była generalnie walka z Tuda o 80, z czego moi byli dobrze wyposażeni. Może nie perfekcyjnie, ale dobrze wyposażeni, także wygrana to nie był problem. Straciliśmy paru żeglarzy na 50, ale udało się wygrać. I teraz jest to bardzo dla nas przydatne, bo dostaliśmy w tą fletę. Dostaliśmy ciała. I mamy też drewno, kukurydzę i bawełnę. To jest w zupełności za darmo. I teraz możemy sobie zrobić bark ma 20, to ma 16. To możemy sobie dzielić ją w status okrętu, tak jakby do ataku. Ale nie będziemy raczej tego robić. Ja bym szczerze nawet przedał tą fletę. Bo ona nie jest jednym statkiem, zawsze będziemy mieli pieniądze. Dobra, już mamy zapełnione tej chwile. Teraz tak, nieba, leta, tyk, i ją po prostu można sprzedać za 10 tysięcy. I tak samo możemy zrobić z nadmiarem dział. Czemu nie może? Wziąć największą ilość. Naprawmy sobie. A nie ma. Nie mają gdzieś. Dobra, no i lecimy na następne. Jakieś francuskie. O tutaj. Patrzcie, tu się opłaca, bo oni mają statki, a tylko jeden będzie z nami walczyć. My zdążymy go złapać. My go złapiemy. Jakby może troszeczkę szybciej. Nie udało się. No dobrze, to wracamy tutaj na część francuską. I będziemy dalej tutaj polować na francuskie okręty kupieckie. To jest akurat konwój wojskowy i z nim byłoby dość ciężko, bo w tej grze działa to tak, że niestety my jednym możemy tylko operować, a bot jak to bot, no dwoma będzie operować. Fregata. Z fregatą nie chcemy. Korweta, korweta. Też jesteś mocnym statkiem. Konwój wojskowy. Wbywamy na siebie francuskie. Jest znowu... który ma tylko jeden statek eskorty, czyli będzie pewnie dużo przewozić, a mały opór. Tylko że problem jest taki, teraz możemy go rozwalić. Możemy go rozwalić, tylko że on ma dość mocny ten statek. Także ja bym się pokusił na te szrapnele i go przejąć po prostu. Przejąć go, niszczyć im ludzi, proszę bardzo, piękny tutaj strzał. Też ładny. Pyk. Pyk. Już coraz mniej ma ludzi. 63.
55. Dobra, i teraz bierzemy. Albo jeszcze nie bierzemy barka. Bierzemy. Strzelamy. 40. 30. Ostatni strzał. I teraz zmieniamy szybko na bark, który płynie szybko pomocą. Ma przewagę ponad dwukrotną. Tylko nie wiem, czy go dogoni. Także ładujemy tutaj pociski, które go spowolnią. Kurczę, on ucieka. Bardzo ucieka. A my chyba go nie dogonimy. Choć może teraz zawraca. My go tu spróbujemy łapać. Kurczę, Bele, nie uda się. O, teraz się tak z nim zderzymy troszkę. 2 sekundy. Ale nam odpłynął. On sprytnie to załatwił, bo niszczy nam żagle. To chyba jednak my go po prostu, wiecie, niszczymy. Ma jednego żeglarza już. Znaczy, jeden majtek mu został. My też mamy, kurczę, palimy się bardzo. On nie ma już ludzi na tym statku. Ale trzeba go zatopić, trzeba go zatopić. Jeden strzał został. Udało się wygrać. Tamte dwa statki. Ten niestety idzie na dno, ale tamte dwa statki. Tamte dwa statki będą należeć do nas z łupem. Jest to Pinasa i Fleta. Mamy rosy, owoce. No okej. Niech będzie. I wracamy do Wielkich Bahamów. Jak ja widzę, już 27 minut jest. Jeśli tak, jeśli chodzi o fletę. Fleta ma 16. Dobra, tutaj też nie chcemy, ale tak. Fleta i Inasa. Tak, Carlos, Rodrigo. Ty możesz do twojego może. Dajmy. Tak, Pinasa za 2000, a fletę ja bym chętnie fletę do Carlosa dołączył, żeby on miał większy zasób. Mógł więcej przewozić. Zasobów. Tak, sprzedajmy 120 ordelasów i naprawiajmy statki. Dobrze. W tym momencie chciałbym podziękować za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!